Kochani, tak jak widzicie, Gdańsk wspiera Artura. Kolejne przesyłki od Ewy dotarły. W środku jest dosłownie wszystko. Te odgłosy w tle to Janek. Od narzędzi po telefony kompletne, działające. Po takie... Janek nie dał mi szans oczywiście. Zanim jeszcze to zobaczyłem, to już tego tam nie było. Jako że wszyscy dostają ostatnio swoje sztabki, dostałem ja od Ewy, widzicie, Fine Gold. Oczywiście. Ale mama nie dostała. Mama nie dostała? Może nie zasłużyła, kochanie. Nie, to jest pendrive. Rozwalił mnie ten sprzęt, dyktafon. Nie widziałem takich sprzętów chyba ze 20 lat z małymi kasetami. Dziękuję, Janisiu. Właśnie miałem zawał. Natomiast hitem jest ten igielnik. To maleństwo. To jest po prostu jakaś masakra. Nie mam pojęcia, jak to jest stare, ale przypuszczam, że bardzo stare. Widziałem taki, może jeden, i to na zdjęciach. No a teraz mam w ręku. Zobaczcie to kowadełko, które Ewa przysłała. To jest w ogóle jakaś masakra. Dzięki, Ewa, naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję. Ściskam cię bardzo mocno i zapraszam na dalszą część filmu. No i dzień dobry. Świat zamarzł, jak widzicie, w Kaniowie. A ja jadę spotkać się z moimi śląskimi przyjaciółmi. Tam mam podarki od Ewy z Gdańska. Takie o. Tu mam rzeczy od Emi, Andrzejka i od Mustafy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich. Ewcie również. Tu są również rzeczy od Ewy. Jadę się nimi dzielić. A tu mam dla Bogusia moje lampiony. Zamówił sobie. To już w sumie będzie 3 u niego. Elegancko. Dobra, jedziemy. Ktoś mi tam coś pokazuje. Gdzie ja trafiłem? Także widzicie, moi kochani, przyszedł czas wymiany letnich zimówek na zimowe zimówki. Tutaj jest fachowiec od takich spraw. A przepraszam, pan też czeka na wymianę opon? No oczywiście, że tak. No to jeszcze trochę pan poczeka. A tu mamy takiego psa ładnego. Widzicie? Taki warsztat. To jest człowiek od, tak, Krzychu, wielozadaniowy. Pozdrawiam cię, Krzychu. W ogóle wpadajcie do Krzycha na kanał, link będzie w opisie. To jest gościu znany z chodzenia w różowych fatałaszkach. I nie tylko, jak widać. Czerwony butek. Zgodę na kręcenie palma? Nie, dlatego kręcę. Oho. A powietrze to letnie czy zimowe? Dziękuję. Powietrze, jak możesz, to letniego nabij. Zawsze to cieplej w oponie będzie, nie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, ach, co to będzie. Flaming szykuje wory. Tam jest Boguś, pan tata. Tego auta przedstawiać wam nie trzeba. Także trójka Drombo, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Idziemy sprzątać. Dobra, bo my tu gadu, gadu, a tu panowie pijemy, kurde. Dobra, trzymaj. Nie wiadomo, ile podpiętamy. Tak, że bierzemy się za robotę. No, zabieramy się za skiłko. Trzymaj wór. Same perły. No. Odi pechlasz. Taka kooperacja, widzicie. Jeden trzyma, drugi pakuje. Ale chłopaki będą mieli teraz czysto. Pusty barek. Ja pierniczę, no, żebyś wiedział. Patrz, Dez. No, świeży, zielony, ale to jest jakaś stara produkcja. Polena Poznań. I ktoś powie, a po co to z tego wyciągać?
niech sobie tam leży. Nie, bo wiecie, że to w końcu z tego wyląduje w lesie, bo ktoś albo to podpali, albo ktoś po to przyjedzie, wywali to, co jest w środku i dobra. Piękny las, cisza, spokój, naprawdę piękny. Jedyne, czego brakuje, to śpiewu ptaków. Zobaczcie, co znalazłem. O mój Boże. Jak komuś chciało się przynieść do lasu kasetę VHS i ją tu rozpierdzielić. No, zobaczcie. Kurde, ale to schodzi pod ziemię. Jakaś w ogóle rzeźnia. No nie. Ja pierniczę. Ale zamarzło. No chyba nie uda mi się tego pozbierać tak, jakbym chciał to pozbierać. Ja pierdzielę. I co zrobić z takim śmieciem? Powiedzcie mi, tylko spalić. Nic więcej. Piece cementowni, piece spalarni. Nic więcej, z tym się nic nie zrobi. Albo zdeponujemy to w ziemi, albo przerobimy to na energię. No niestety. Takie czasy, że mamy takie technologie, które pozwalają na bezpieczną obróbkę termiczną takich rzeczy. Bo powiem wam szczerze, każdy przeciwnik spalarni przypuszczalnie nie wie o tym, że na co dzień obok niego cementownie spalają jego właśnie odpady i jakoś nie protestuje. Tak to wygląda. Mój Boże. Teraz wyobraźcie sobie, że w takie gówno na przykład jeleń sobie poroże zaplącze i to mu szumi, szeleści ciągle. Wyobrażacie sobie, jakie katorgi to zwierzę będzie przechodziło? Takie zwierzę jest wykluczone ze stada. Przede wszystkim. Zobaczcie, ile tego jest. Tam, tam. No ktoś sobie jakieś zabawy robił, no jakiś cymbał. O kurde, ty Artek, kto to idzie? Halo! O co chodzi? Dzień dobry, dzieci moje. Dzień dobry. Ja jestem Leśny Ludzik. Strażnik tego lasu. Co wy tu robicie w tym lesie? Śmieci zbieramy. O, śmieci zbieracie. Ale po co? Bo ja myślałem, że już jesteście tymi łobuzami, co tu tak śmiecicie właśnie. Nie. Plaskami tutaj. My jesteśmy antyłobuzy. Co tak rzucacie po prostu to nie, wszystko? Nie, to nie nas, naprawdę. Wy rzucacie tutaj. A to wy jesteście dobre elfy, takie leśne elfy. Ja. Aha. Ja jestem Kaniowski, dobry elf. Dobry elf Kaniowski. Tak jest. I drugi dobry elf. Tyski. Tyski, dobry elf. Tyskie ponad wszystkie. No dobrze, że tak dzieci moje kochane dbacie o las. A za to, że tak dbacie o las. To rózgą. Rózgą to dostaną te łobuzy, co tu tak zaśmiecają ten las. Bo ja się tu. A już myślałem. Oglądam wszystkich. Ale za to, to ja zrobię tu jakieś czary mary i za to ja mam złote włosy. Po browary. Ile ci się po browary? Ja mam złote włosy, także z tych włosów trochę ściągnę tego złota. Czary mary, fokus, fokus. Dobra, to dobra. Dwa dinary złote muszą być. O kurde. Proszę. Ja pierniczę, patrzcie, wyczarował. 2 euro. To dla dobrych ludzi. Który elegancko. Dbają o las. A ja już idę znowu dalej, bo jestem strażnikiem lasu o złotych włosach. Idę dalej. Dziękujemy. Zobaczyć, czy tam ktoś jest nagroda za sprzątanie. Nie śmieci.
Także papa, dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy ci, skrzacie. Papa, żegnamy. Pa. Elfy, papa. Pa. Będzie, będzie zabawa. Liści tu jest, kurde, jak u mnie w ogródku. Mój ogród zmienia się nie do poznania. Tu usypuję pryzmę na ziemniaki w przyszłym roku. Topinambur już widzicie zamarł. Tam ogólnie to już jakieś 500 worów liści poszło. Powiem szczerze, nie chce mi się nawet już mówić na ten temat, bo jestem zmęczony. Ale mam nadzieję, że będą rezultaty. Chodźmy tam. Nagietki jeszcze pięknie kwitną. Tutaj przesadziłem fakt 30 października, ale pogoda wiecie jaka jest. Przesadziłem truskaweczki. Zasiłkowałem darmowymi mielonymi tujami, które ktoś podrzuca przy drodze, a ja sobie je zwożę. Wiadomo o co chodzi. Tak wygląda, widzicie, część, gdzie tu rosły ziemniaki. Tu były fasolki szparagowe. To oczywiście będzie wyrównane wszystko, bo to tak z tych worów rzucałem. Tu jest ogólnie pokos trawy, liście. Czekam na deszcz, bo jest niesamowita susza. Powiem wam szczerze, jak przyjdzie deszcz, to to wszystko ładnie osiądzie. Jeszcze są takie zbiory. Ciężka praca się opłaca, widzicie. Tam jeszcze jest pasternak. Jeszcze jest marcheweczki troszeczkę. Poplon już w tym wszystkim rośnie. Także to wszystko będzie potem przykryte liśćmi. Wiadomo o co chodzi. Tam aż po płot wszystko. O, tu jest zdesperowana buteleczka. Tam jest do szkła. A tu jest jeszcze jakaś zdesperowana butelczyna. I jeszcze jedna. O, i flamingówka. Flamingówka, żubrówka i małpeczka. Tyle zwierząt naraz, to ja już dawno nie widziałem. Tu zobaczcie, jakiś dzik albo inny nosorożec buchtował i trafiło mu się takie dziadostwo, widzicie? Szukał sobie pysznych pędraczków i rozwalił to wszystko. Jeszcze, o, a my mu to posprzątamy. O, tu mamy jakieś miejsce, schadzek. Mamy szkło, plastik i śląskie. A to jest linia kolejowa na łaziska średnie z Tychów. Daj tu, daj. Dzisiaj segregujemy na palne i niepalne. A te palne na palne w dzień i palne w nocy. Tak jak Jarek chciał, wiesz, dał wytyczne. A, patrzcie, gdybym na nią na dnie nas zdepnął, to bym jej nie znalazł. A tu kozelek. Co my tu mamy? Ach, worek od odkurzacza nawet w lesie można znaleźć. No pewnie. Nie wiem co to było, ale zwierzęta buchtują i takie rzeczy spod liści odsłaniają, bo normalnie byśmy tego nie widzieli. Tu jest puszeczka jakaś. No, on to żubr buchtował. No wiadomo przecież, że to żubr. O kurde, to są zwłoki jakiejś wersalki. Tu jest szkło. Uda się. Dla chcącego nic trudnego, jak już mówiłem dzisiaj. Takie przymrożone dobrze. No. Że aż do wora nie chcę wejść. Listek ty zostajesz. I jeszcze jedna. A mnie się już w rękach nie mieszczą, kurczę.
kustosz, ale ameliniowy. Nawet w biedzie się jakoś poprawiła. Bo kustosze były kiedyś w staluwach. Dobra, muszę iść po flaminga, bo on ma wiadro na urobek. No powiem wam, że nie ma tego aż tak dużo. Fajnie, nawet naprawdę fajnie. Każdy ma po jakimś tam woreczku, mniejszym lub większym. O, tu jest jeszcze z alpejskich łąk. Się urwała. Tu coś widziałem. Dobrze widziałem. Od tych liści to się już w głowie kotłuje, powiem wam. Tak człowiek idzie, idzie, idzie i szuka i skupiony jest i tego. To już się kurde w oczach mieni wszystko. Dobra, jeszcze słoik wpadł. I takie są efekty naszego spotkania. Dziękuję panowie, dzięki Boguś. Dzięki. Dzięki Artur. Super, naprawdę. Ile nam? Pół godziny nam to zajęło? Może pół godziny. Nie ma tego dużo, myślę, że będzie więcej. Jest super, trzymajcie się, papaty. Zachęcam wszystkich do takich akcji. Nie siedźcie w domach przed telewizorami, tylko ruszcie się do lasu, bo jest bosko, nawet jak jest zimno. Trzymajcie się.